Jeżeli chodzi o wyniki za pierwsze trzy kwartały roku 2017, one są historycznie najlepsze. Zysk netto po podatku wynosi 54 miliony i on się dzieli na 40 milionów z działalności motoryzacyjnej i na 14 milionów z działalności deweloperskiej. Grupa Marvipol się wydziela. Efektem wydzielenia będą dwie kompletnie osobno notowane spółki. Branża deweloperska mieszkaniowa będzie w spółce Marvipol Development. Branża motoryzacyjna będzie w podmiocie Bach British Automotive Holding. Od dwóch tygodni mamy zatwierdzony prospekt przez Komisję Nadzoru Finansowego i właściwie już w przeciągu bardzo małych kilku tygodni, mam na myśli następny miesiąc grudzień, spodziewamy się pierwszych notowań osobnych już dwóch wydzielonych totalnie podmiotów. Jeżeli chodzi o politykę dywidendową, podmiot British Automotive Holding, który będzie już za moment osobną notowaną spółką na warszawskiej giełdzie, ma ogłoszoną politykę dywidendową. Przypomnę, to było za ubiegły rok 40, zwiększające się co roku o 10%. Za 2017 by to było cyklicznie 50 i tak do 80. Lecz za ubiegły rok wnioskiem akcjonariuszy wypłacono, przypomnę, zamiast 40% 80%. Sytuacja jest taka, że spółka motoryzacyjna jest nadpłynna i tam fakt zostawiania zysków na kapitały nie jest w dużym procencie zasadny, więc jak najbardziej politykę dywidendową będziemy utrzymywali. Jeżeli chodzi natomiast o branżę nieruchomości, czyli Marvipol Development, no nie ukrywam tutaj, że ta firma jeszcze potrzebuje kapitału, który będzie powodował zwiększanie efektu działalności i za jakiś czas efekt skali. I na razie jeszcze dywidenda nie będzie wypłacona, w związku z tym nie ma żadnej polityki dywidendowej jeszcze konkretnie założonej.